wspomnienie wydarzenia, które zapadło w naszych sercach i obyśmy o nim wiecznie pamiętali. 13 grudnia 2019 roku różni się znacząco od 13 grudnia 1981 roku. Jest to dla nas z jednej strony okazja, żeby dziękować za tą znaczącą różnicę, że dzisiaj możemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Czasami tylko nieliczni odczytują to ziarno i chcą, żeby ono przynosiło owoc. Zdaje się, że też tak było w roku 1981. Dlatego tym bardziej podziwiamy odwagę tych, którzy mieli nadzieję w sercu, że może być inaczej, że mieli miłość w sercu, chcąc zmieniać tą rzeczywistość, która była bolesną rzeczywistością czasów PRL-u. I dzisiaj obok tego dziękczynienia za tą zmianę, której doświadczamy, chcemy też przede wszystkim dziękować tym ludziom, którzy ponieśli tą największą ofiarę, ofiarę życia, ale tym wszystkim, którzy ponieśli ofiarę prześladowań, ofiarę gorszego statusu. Bardzo często do dnia dzisiejszego noszą ten ciężar i przypuszczam, że pytają Pana Boga, dlaczego? Dlaczego ciągle jeszcze tej sprawiedliwości jest nie dość? Ale myślę, że jednocześnie mogliby być dla nas wszystkich pięknym przykładem tych, którzy mimo to wierzą, bo oni wtedy, w 1981 roku, wierzyli mimo to, że tej nadziei wydawało się nie być aż tak dużo i tą nadzieję zasiali też wśród innych. No jednak myślimy tutaj o ruchu Solidarności, który zgromadził 10 milionów Polaków i był największym ruchem niepodległościowym po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, dzisiaj symbolicznie złożymy te kwiaty i pozwólcie, że wzajemnie sobie podziękujemy za to, że mamy tą możliwość spotykania się tutaj w tym miejscu i oby nam nigdy nie zabrakło sił, żebyśmy mogli się tutaj spotykać. Pana przewodniczącego Kawuloka proszę, żeby jako pierwszy złożył kwiaty, a my potem też dołożymy. Może jeszcze samochód puścimy.